Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Z września 2019 roku jest film o zaburzeniach adaptacyjnych na kanale, zatytułowany Zaburzenia adaptacyjne. A z jakiegoś czasu wcześniej, aż szczerze mówiąc już nie pamiętam, jest film Pierwsza wizyta u psychiatry, psychologa. To jest film o kwestionariuszu SCL90. SCL90 to jest kwestionariusz, który pokazuje funkcjonowanie na różnych osiach zaburzeń. No i ja wiem w sumie od jakiegoś czasu, znowu od jakiegoś tygodnia do mnie to jasno dociera, a trwa, no nie wiem, tydzień, bo trochę dłużej. Znów mam zaburzenia adaptacyjne. Przypomnę, zaburzenia adaptacyjne to są takie przejściowe zaburzenia poznawczo-emocjonalne, które po prostu w miesiąc po jakichś zmianach, które wymagają adaptacji, występują, dlatego że nie odbyła się prawidłowa neurogeneza, czyli prawidłowa wymiana komórek w mózgu. U mnie te zmiany miesiąc temu i trochę więcej, to było także dobre zmiany, nie tylko złe. Spotkanie z Remigiuszem, tak? W ogóle zmiana naszego życia i nasze zaczęcie bycia razem. I to się złożyło z kilkoma bardzo nieprzyjemnymi wydarzeniami. Z takim, jak to bywa czasami z DDA, rozstaniem z jednym z podopiecznych. Podopieczny ten, opuszczając siedzibę fundacji, dopuścił do tego, żeby Jadzia za nim poszła. Jadzie potrącił samochód, miała bardzo poważny wypadek. Ostatnia kasa poszła na jej leczenie. W tym też czasie okazało się, że samochód, tym razem nie jakiś szmelc miał być, który kupiłam z dużej wpłaty właśnie na ten cel, ma wadę, której się nie da naprawić. I po prostu teraz odzyskujemy pieniądze z osobą, która pomagała mi to auto kupić. Odzyskujemy pieniądze i będziemy to zamieniać na inny samochód. W każdym razie ten miesiąc temu, miesiąc z kawałkiem, wydarzyło się bardzo dużo. No i ewidentnie neurogeneza się nie odbyła prawidłowo. Ponieważ mam zaburzenie adaptacyjne level master i przyszło mi do głowy, żeby zrobić kwestionariusz SCL90, który zawsze na start oraz przy jakichś zmianach u moich klientów proszę, żeby mi zrobili i pokazali, żebym mogła stwierdzić, jak bardzo jest źle. Ja się czuję kropnie i dzisiaj mi przyszło do głowy, żeby zrobić tego SCL-a, a potem, żeby po prostu nagrać o tym film. I zaraz wam powiem, bo to jest bardzo ciekawe. Mój SCL jest bardzo po prostu ciekawym przykładem, dlatego będę w oparciu o to opowiadała o zaburzeniach adaptacyjnych. W kwestionariuszu SCL te osie zaburzeń są następujące: somatyzacje, natręctwa, nadwrażliwość interpersonalna, depresja, lęk, wrogość, fobie, myślenie paranoidalne i psychotyczność. Moje diagnozy to zespół Aspergera i zaburzenia adaptacyjne, czyli jakby z natury po prostu nawracające przy dużych zmianach, co jest oczywiście związane z autyzmem. Więc jestem osobą, która zakończyła psychoterapię z terapeutą pod kontrolą psychiatry w 2016 roku, na początku 2016 roku, czyli 4 lata temu, jako osoba zdrowa psychicznie, i taką pozostaje do dzisiaj.
Chyba, że przychodzą zaburzenia adaptacyjne, wtedy nie można powiedzieć o mnie, że jestem w danym momencie osobą zupełnie zdrową psychicznie. Przy czym zaburzenia adaptacyjne nieleczone i tak ustępują po pół roku. Więc to nie jest. Więc jest to po prostu jakby nadmierna reakcja lękowa, stresowa na stresujące sytuacje życiowe. Można więc uznać, że jestem historyczką, ale niekoniecznie, że jestem chora psychicznie. I tak, więc jak wygląda SCL osoby zdrowej psychicznie po terapii higienicznej psychicznie w zaburzeniach adaptacyjnych? Mam wynik bardzo wysoki na osi somatyzację. Opis brzmi tak: skala ta mierzy poczucie dyskomfortu spowodowane dolegliwościami cielesnymi charakterystycznymi dla nerwic. Pytania obejmują objawy związane z myśleniem sercowym, z mięśniem sercowym, żołądkiem, układem oddechowym oraz innymi narządami i układami. Uwzględnione zostały także bóle pleców, głowy i mięśni, jak również somatyczne objawy lęku. U mnie to wygląda tak, bolą mnie wszystkie mięśnie pleców, boli mnie brzuch, brzuch mi się w ogóle rozwalił, chociaż pilnuję diety nie najgorzej i nie miałam już żadnych problemów z brzuchem od bardzo dawna, to teraz po prostu zespół jelita drażliwego jest tak, bolą mnie wszystkie mięśnie, boli mnie głowa cały czas, mniej lub bardziej. Typowe biodra, kości, miednice non-stop. Ciężkość w nogach, ciężkość w rękach, kręgosłup od razu taki przygarbiony. Czuję taki huk w głowie. Taką pustkę, ale to jest też w innych skalach taka pustka myślowa, ale dosłownie mam wrażenie, że mam głowę pustą, coś mi ją rozsadza i takie drgania po prostu, czuję, jakbym miała zaraz wybuchnąć. To niekoniecznie jest ból, ale jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Momentami ciężko mi się oddycha, bardzo często robi mi się słabo, robi mi się zimno. Głównie jest mi zimno. W domu jest 20 stopni, a mi jest cały czas zimno. W nocy się straszliwie pocę, to jest charakterystyczne przy nadmiernym poziomie kortyzolu, zimne poty. I takie uczucie pustki w klatce piersiowej, takie przewracanie w żołądku, bóle żołądka. To są w ogóle somatyzacje, chyba większość możliwych wymieniłam, akurat mam przyjemność to teraz przeżywać. Dlatego osobom, które czekają na konsultacje dalej, zaczęłam udzielać ostatnio konsultacji, ale może po prostu takie wyjaśnienie wprost trochę wyjaśni, dlaczego ja nawalam. Nawalam dlatego, że nie jestem w stanie pracować. Następna skala to są natręctwa. Skala ta mierzy myśli i zachowania charakterystyczne dla zespołu obsesyjno-kompulsywnego, czyli natręctwa i czynności przymusowe. Skala ta koncentruje się więc na myślach, impulsach i działaniach, których osoba badana doświadcza jako nie do powstrzymania i nieodpartych, choć niechcianych i nie swoich. W skali tej mieszczą się także ogólniejsze zaburzenia poznawcze, np. pustka w głowie, wspomnienia problemów, kłopotów. Bardzo źle śpię, śpię krócej niż potrzebuję, nie wysypiam się, mam koszmary. Remik już też wczesno mam wrażenie, że żygać mu się chce, jak ja znowu narzekam na to samo. A jeszcze mnie obrzygał. Nie obrzygam, rozmawiamy o tym. Tak, rozmawiamy i to jest w ogóle zajebiste wsparcie, naprawdę, to jest świetne wsparcie, bo bym chyba zwariowała po prostu sama ze sobą. Pustka w głowie do tego stopnia, że podchodzę do zmywarki i chcę ją rozpakować lub zapakować i stwierdzam, że sobie nie poradzę z tym. Nie poradzę sobie z rozwieszeniem prania, z w ogóle wybraniem, co bym chciała wrzucić do pralki. Dzisiaj poszłam dzielnie na dwór sprzątać i w sumie to
Sypałam parę taczek ziemi, szpadłem, bo tyle intelektualnie byłam w stanie ogarnąć. Bardzo powoli montuję jakieś tam filmy, ale prawie nie jestem w stanie nagrać filmu, bo jestem po prostu za głupia w tym momencie. Chodzę w ogóle bardzo często, czuję, że mam takie oczy, jak lemur, takie zimna, sztywna, skostniała. Mam dużo w ogóle obrzydliwych myśli, a pod którymi się absolutnie nie podpiszę, więc ich nie werbalizuję, ale są po prostu, są okropne. Są i lękowe, i jakieś takie bzdurne, po prostu negatywne. I dzięki zdrowiu psychicznemu ja w ogóle jestem w stanie jakby stanąć obok i stwierdzić w ogóle, Lala, co ty, ty w ogóle, to nie jesteś ty, tak? Ale ja to musiałam przejść ileś razy. I bardzo fajnie jest mieć przy sobie kogoś, kto bardzo dobrze zna rzeczy, których uczę, bo mi po prostu teraz je wtłacza do głowy. Bo ja jestem jakby na skraju zawierzenia całym temu mrokowi, tym dementorom, których po prostu mam w mózgu. I aktualnie w naszym domu to Remigiusz jest Anną Lechowską, a nie ja. Wspomniał problemów, kłopotów. Ja non-stop myślę o tym samochodzie. I takie po prostu, ojojoj, co to będzie, co to będzie. Ojojoj, co to będzie, co to będzie. Takie po prostu, no, że ja sama bym kazała takie osoby się zamknąć. Nadwrażliwość interpersonalna. U mnie jest wynik niski, ale to jest kwestia psychoedukacji, higieny psychicznej, bardzo dobrej znajomości tematu projekcji. Bałem się 100 razy w ogóle mogła przy tych natrętnych, głupich myślach poczuć przez Remigiusza jakoś zraniona, tylko po prostu wiem, że ja mam coś nie tego i przyglądam się temu, co ja wymyślam, tak? Czy co ja odczuwam i po prostu mogę to odrzucić do śmieci, tak? Natomiast kogoś na mniejszym poziomie samoświadomości na pewno byłaby też nadwrażliwość interpersonalna, bo ten stan emocjonalny aż się prosi po prostu o to, żeby być ofiarą i żeby być zranionym. I jasne, że byłoby mi chyba po prostu teraz najwygodniej, najskładniej dla ego i dla dysonansu poznawczego, żeby po prostu móc się na kogoś obrazić. Depresja, też mam wynik bardzo wysoki. Ja miałam w ogóle jako pierwszą diagnozę na terapii zaburzenia adaptacyjne i depresja endogenna. Znaczy po jakimś czasie stwierdzono depresję endogenną, później się okazało, że jednak nie. Że to są po prostu nawracające zaburzenia adaptacyjne, a po prostu na terapii byłam w okresie bardzo gwałtownych zmian w życiu i jakby nie dochodziło w ogóle do okresów remisji, tylko było od zaburzenia adaptacyjnego do zaburzenia adaptacyjnego. Lęk. Skala ta zawiera objawy i zachowania wiążące się z wysokim poziomem lęku. Zostały w niej uwzględnione ogólne wskaźniki, takie jak niepokój, nerwowość, napięcie, a także somatyczne objawy lęku, jak kołatanie lub przyspieszone bicie serca. Poszczególne punkty odnoszą się do uogólnionego lęku, ataków paniki oraz jeden dotyczy uczucia dysocjacji. Mam spore poczucie dysocjacji. Ten właśnie lemur, o którym mówię, to jest takie uczucie z pogranicza derealizacji i właśnie dysocjacji. Są momenty, że nic nie czuję. Są momenty, że nic nie myślę. Ale przez większość czasu to jest głównie to, co opisałam w somatyzacjach, no bo jakby somatyzacje są fizycznym wyrazem
lęku, tak? Jak rano się budzę, najgorzej jest w nocy, więc rano jak się budzę, budzę się za wcześnie, to znaczy po nieodpowiedniej ilości godzin. I albo zaczynam mędzić i wtedy jeszcze jest w miarę ok, albo nic nie mędzę i wtedy podejrzewam, że wytwarzam wokół siebie atmosferę już kompletnie nie do wytrzymania. A w każdym razie Remiusz mi zadaje ciągle te same pytania, ale co się stanie, tak? I tak naprawdę się okazuje, że odpowiedzi na pytania, co się takiego strasznego stanie w związku z rzeczami, których ja się boję, brzmią w sumie chyba nic. Ale to musi zostać zwerbalizowane, tak? Pytanie musi zostać zadane, aspekt rzeczywistości musi zostać rozłożony na części pierwsze, żeby mi poznawczo w ogóle zbić pomysł tego, że ja powinnam być przerażona. I cała reszta skal, czyli wrogość, czyli jakieś wchodzenie w konflikty, życzenie źle, chęć zepsucia swojego związku czy innych relacji, u mnie nie dochodzi do skutku, ale mogłaby. Właśnie gdybym miała mniejszą samoświadomość, samokontrolę, gdybym nie wiedziała, co się dzieje, to z pewnością wrogość też by mi się uruchomiła. A mogę po prostu uznać, że jakieś zaczątki wrogości tkwią w moim stanie, czyli w moich reakcjach odruchowych i emocjonalnych na rzeczy, które w ogóle są bez intencji albo z intencją dobrą. A te reakcje emocjonalne są w głównej mierze oparte o somatyzację, tak? Bo cały mój organizm jest w stresie, więc ja reaguję w sposób charakterystyczny dla stanu wojny, oblężenia i innego kataklizmu. Dlatego też mogę uczucie wrogości włożyć po prostu między bajki. Fobie to jest wynik niski i na fobiach to zawsze miałam niski. Myślenie paranoidalne, wynik niski i psychotyczność. Też wynik niski. I szczerze mówiąc, się zastanawiałam, jaki będzie na psychotyczności, dlatego że reakcje lękowe i nerwicowe są bardzo podobne do psychotycznych jakby na pierwszym etapie. Psychotyczność obejmuje, tutaj akurat podają takie grubsze rzeczy, halucynacje, mamy słuchowe, transmitowanie myśli, kontrolowanie myśli z zewnątrz, niesyłanie myśli, ale również znaczące zachowania psychotyczne będące wskaźnikami schizoidalnego stylu życia, a więc entropia uczuciowości wyższej, motywacji, dysocjacje również. Dysocjacje mogą być zarówno mechanizmem obronnym w stresie, to mogą być wynikiem po prostu zaburzenia dopaminy, czyli interpretacji. Więc tutaj to są momenty, że jest to bardzo podobne i zastanawiałam się, czy mi już odwala, czy mi nie odwala. No ale raczej raczej wszystko to zostało pod oś nerwicową podporządkowane. Tak więc, podsumowując, w zaburzeniach adaptacyjnych osoba, która na SCL-u normalnie będzie miała wyniki niskie, nagle na skalach lękowych, lękowo-depresyjnych będzie miała wyniki wysokie i w konsekwencji, zależnie od stanu jej rozwoju osobistego, mogą się pojawić też problemy na skalach społecznych, czyli wrogość i nadwrażliwość interpersonalna.
przy zaburzeniach dopaminowych, przy jakiejś skłonności do psychotyczności, pojawi się tak zwana dekompensacja psychotyczna, czyli reakcja psychozą na stres. I wówczas myślenie paranoidalne i skala psychotyczność też będą miały wyniki wysokie. Ja nie reaguję zaburzeniami dopaminy, reaguję, znaczy na pewno tak, ale nie w takiej skali, no bo sam lęk również ma powiązanie z zaburzeniem dopaminy, jeśli nagle zaczynasz bać się wszystkiego, to jest to nie tylko skala tak serotoniny, ale i dopaminy, ale nie na tyle rozchwiane jest to, by zmieniało zasadniczo myślenie w kierunku schizo, czyli w kierunku rozłamu osobowości, rozłamu psychiki. Natomiast w zaburzeniach adaptacyjnych bardzo jest właśnie prawdopodobne, że jeśli ktoś ma problem z dopaminą, to wystąpią dekompensacje psychotyczne. Dekompensacje psychotyczne, w ogóle dekompensacja. W medycynie to jest taki stan, jeden organ jest słaby i inne przejęły jego funkcję i nadrabiają. Powiedzmy, wątroba jest słaba, więc nerki i jakieś tam, nie wiem, czy są jakieś inne narządy odpowiadające za oczyszczanie krwi, pracują bardziej. U mnie układ serotoninowy jest słaby, jak u większości autystów. Dopaminowy mam bardzo dobry. Ale powiedzmy, że miałabym dopaminowy słaby i wtedy inne układy, na przykład serotoninowy, nadrabiają to, tak? I w którymś momencie układ nadrabiający nie wydala już robić na dwa etaty. I po prostu ogłasza strajk. I wtedy się okazuje, że ten układ najsłabszy jest w stanie kompletnej atrofii i następuje dekompensacja. Czyli jeśli ktoś ma problemy z układem dopaminowym, to neuroprzekaźniki inne oraz jakieś skrypty poznawcze, które ten człowiek sobie wypracował, mogą działać, to przy którymś kolejnym kryzysie adaptacyjnym okazuje się, że układ dopaminowy nie działa, a inne już nie są w stanie nadrabiać. I to było z Robertem. U niego rzuty były związane z wydarzeniami w naszym życiu. I najpierw stwierdzono u niego dekompensacje psychotyczne i kiedy ona się, któraś tam utrzymała się przez ponad pół roku, dostał wtedy diagnozę schizofrenii prostej, bo się to rozwinęło, bo po prostu ten stan już się utrzymał. Tak samo jak ja, kiedy byłam w tym moim bardzo trudnym, toksycznym związku i później się rozstałam, i zaczynałam robić fundację, miałam diagnozę depresji endogennej, czyli przewlekłej, wynikającej z budowy mojego mózgu. Później się okazało, że właśnie, że to nie jest depresja, tylko jakby dekompensacja w układzie serotoninowym. Non-stop jest źle. Nie da się mnie podnieść na nogi. I kiedy jakoś tam ogarnęłam swoje życie, to się skończyło, tak? Obywatele i obywatelki, towarzysze i towarzyszki, atakowani straszliwym widmem pandemii koronawirusa, musimy zostać w domach. Nadeszła chwila, kiedy naród nasz stanął na skraju zapaści. Fabryki stoją, galerie handlowe świecą pustkami, a my nie wyrabiamy nas. Rodacy, pomóżcie rodzinie Adriana przerwać pasmo nieszczęść. Zostańcie w domu. Pomóżcie zdalnie. Pomożecie? Pomożemy! Wejdź na zrzutka.pl i pomóż rodzinie Adriana przerwać pasmo nieszczęść. Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni.
czyli poza psychoedukacją na tym kanale, przede wszystkim sieć samopomocy dla wysoko funkcjonujących TDA, autystów, ofiar przemocy. Sieć samopomocy oznacza, że jednoczę ludzi, poznaję ich ze sobą, zaprzyjaźniam, umożliwiam współpracę. Jednym z najważniejszych filarów tej sieci, tej fundacji jest rodzina Adriana i Dagmary. Są oni pierwszymi osobami, które odzywają się, gdy ktokolwiek potrzebuje pomocy. W siedzibie fundacji pomogli postawić piec, odnawiali meble, targali drewno. Gdy ktoś potrzebował ubrań, załatwili je. Gdy ktoś potrzebował wpłat, załatwili je. Odpowiadają po prostu zawsze. Przyjmują w swoim domu innych ludzi. I są naprawdę wspaniałą, wysoko funkcjonującą rodziną. Co to znaczy wysoko funkcjonującą? Kochającą się, szanującą. Taką, w której dzieci są zadbane, w której się dobrze uczą. W tym domu wszystko jest tak, jak powinno. Dlaczego więc o nich mówię? I dlaczego są w fundacji? Rodzice są DDA. Pracują nad sobą, by być lepszymi rodzicami. Mama jest autystką i czworo dzieci również jest autystami. Ta rodzina to jest dla naszego kraju, społeczeństwa prawdziwy powód do dumy. A jednak kręcę ten film prosząc o pomoc dla nich. Dlaczego? Dlatego, że spadło na nich pasmo nieszczęść. Tak długotrwałe i tak ciężkich, że jeśli my im teraz nie pomożemy, to nasze społeczeństwo po prostu może stracić 6 wysoko funkcjonujących, pomocnych, zaangażowanych w wolontariat, w bezinteresowną pomoc, w sieć samopomocy osób. Każde z dzieci jest chore. Najmłodsze jest chore przewlekle, na płuca. Wyszła z nowotworu. Jest autystką. Starsze dziecko jest autystą z ADHD. Jeszcze starsze dziecko jest autystą z depresją. Najstarsze dziecko niestety jest bardzo poważnie chore na schizofrenię, również autystyczną. Kilka razy była w szpitalu, co już bardzo obciążyło rodzinę i rokowania są złe. Rodzinę utrzymuje tata. Naprawdę dawali radę do czasu, aż tata okazał się być chory na nowotwór. W tym momencie koszta leczenia taty i najstarszego dziecka są już naprawdę przewyższające ich możliwości, a zarobki taty znacząco spadły ze względu na chorobę. Bardzo was proszę o to, byście pomogli mi im pomóc. Możecie mieć pewność, że jeśli wy teraz pomożecie, to oni za jakiś czas znów będą pomagać dalej innym ludziom, bo tacy po prostu są. Jak możesz pomóc? Po pierwsze, jest zrzutka dla nich. Zapraszam do udziału w tej zrzutce. Chociażby złotówka. Po drugie, jest grupa z licytacjami dla nich. Jeśli chcesz coś charytatywnie kupić lub jeśli chcesz zaproponować coś do tej licytacji, to zapraszam na tę grupę na Facebooku. Możesz zaprosić tam też swoich znajomych. Możesz udostępnić zbiórkę. Możesz zaprosić do tej grupy ludzi. Możesz powiedzieć o tej grupie. Możesz ten krótki film wrzucić do siebie na Walla, podesłać znajomym, zachęcić ludzi do udziału. Wszelkie nagłaśnianie i wszelka kasa oraz wszelkie fanty, które mogą zostać spieniężone, fanty, usługi, wszystko, co może zostać spieniężone, jest raz na wagę złota. Proszę cię, powiedz o tym innym ludziom. Ta sprawa tym się różni od innych, że jest inwestycją bardzo społecznie opłacalną. Pomagamy osobom, które czasowo mają problem, które więcej dają niż biorą. Dlatego jestem przekonana, że jest to wartościowe, jest to ważne i jest to inne niż większość innych zbiórek. Dlatego, że społecznie, utylitarnie to się na pewno zwróci, a właściwie jeśli korzystasz z usług Fundacji Przemocni, jeśli oglądasz kanał, to będzie podziękowanie za coś, co już dla Fundacji zostało zrobione. W
będzie to podziękowanie za działalność fundacji, ponieważ rodzina Adriana i Dagmary jest ogromnie ważnym filarem w tej fundacji. Wiem, że takich zbiórek jest mnóstwo. Wiem, że takich problemów i dramatów jest mnóstwo. Proszę cię, żebyś nie przechodził koło naszego obojętnie, dlatego że mamy tu do czynienia nie z potrzebującym, nie ze zwykłym potrzebującym, który zawsze będzie potrzebował pomocy i wsparcia, ale z kimś, kto więcej daje niż odbiera. Dlatego tak bardzo warto jest go wspomóc. Wszystkie informacje o zbiórce, o grupie są pod filmem oraz na końcu pojawią się takie, już je widzicie, takie różne ikonki. I te ikonki, jak się kliknie, to one są aktywnymi linkami do różnych miejsc, o których tutaj mówię. Serdecznie dziękuję. Proszę o udostępnienie. Do widzenia.